Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj dzień 11 grudnia. Pierwszy raz w sumie taki vlog z ładowania pszenicy. Ładujemy pszenicę, sprzedajemy pszenicę. Pszenica idzie jako paszówka. Zaraz będą pytania o cenę, więc od razu mówię. Sprzedajemy ją po 670 zł netto. Dlaczego jako paszówka? Dlatego, że sprzedaliśmy 3 auta na port jako 14. Jedno poszło jako 14, jako 14 po 700 zł. Drugie poszło jako konsumpcyjna po 620 zł, bo jeszcze potrącili za wilgotność. A trzecie poszło jako paszówka po 600 zł. Stwierdziliśmy, to już jakiś czas temu ceny się trochę zmieniły, ale stwierdziliśmy, że lepiej dostać trochę mniej, a to idzie akurat w takie miejsce, że tutaj czy nawet wilgotność, jak się trafi troszkę większa czy cokolwiek innego, to nie będzie problemu, że to auto wróci jednak na port. Tutaj od nas to jest duża odległość. No i sprzedajemy, wiadomo, ciężko jest trafić zawsze najlepszą cenę, dlatego my tak praktykujemy bynajmniej z pszenicą, że jeśli trzeba coś sprzedać, no to tam sprzedajemy pszenicę partiami i wtedy średnia wychodzi w miarę dobra. Postanowiliśmy nie ruszać rzepaku, bo cena rzepaku się właściwie niczym nie różni ceną od żniw, jaka była. No, każdy tam pocichu w przypadku rzepaku liczy na te 1700 zł netto chociaż i na razie z rzepakiem będziemy jeszcze czekali. A z pszenicą mówię, no pszenica jedzie po takiej cenie, a nie innej. Jeszcze nie całość, jeszcze gdzieś tam 100 ton nam zostanie. Na razie pszenicy więcej sprzedawać nie będziemy. I tak w przypadku pszenicy jest lepiej jak w żniwa, bo w żniwa paszówka była po 600 zł, żadnych tutaj kierunków w stronę tego, że będzie lepiej z ceną nie było, jednak cena no, jest przyzwoita przy plonie tam rzędu 9 ton. No to tutaj te 670 zł, no to nawet wychodzi to w miarę przyzwoity zysk. Ale może nie o tym mowa, bo po prostu ładujemy tą pszenicę, mówię. Część też sprzedawaliśmy gdzieś tam na młyny już wcześniej, jako konsumpcja. Też przechodziła po 650, no mówię, teraz paszówka w dobrej cenie. Właściwie relacja pomiędzy paszówką a konsumpcyjną na chwilę obecną to jest 10 zł. Tiry, o już tutaj może o cenach i o sprzedaży to tyle. Tiry ładujemy sobie w środku. Widzicie, hala to jest wygoda. Wcześniej ładowaliśmy na zewnątrz, w sumie nie wiem dlaczego. Teraz po prostu jakoś tam ja zarządziłem, no tak spróbowałem, że w środku idzie to całkiem przystępnie. I ładujemy tutaj tiry w środku, nie ma żadnego problemu, na wysokość się wszystko mieści. Załadowanie tira to jest gdzieś 20 minut, także ekspresowo. Do łyżki wchodzi gdzieś 1300 kg, 1300, może dobre 1300 kg. Ostatnio liczyłem łyżki i było zważone. No nie wiem, czy się też nigdzie nie pomyliłem z tym liczeniem. Były 22 łyżki i było 27 ton. Musieliśmy na wagę jechać jeszcze raz i zrzucić tutaj na gospodarstwie, bo po prostu masa pojazdu przekraczała 40 ton. Teraz wiadomo, te tutaj jakby wymogi, kryteria tego, że auto nie może wyjechać od gospodarza przeładowane, bo jaki gospodarz, jaki przewoźnik, jaki firma transportowa odpowiada tutaj za to, że auto wyjechało przeładowane. Są miejsca, że jak zakłady, w których w ogóle nie chcą, nie wpuszczą na wagę auta, którego waży powyżej 40 ton. No i tak się każdy stara tego pilnować. No teraz już nie liczę łyżek, bo po prostu mówię do was i nie ogarnąłbym tego. Co jeszcze? Aha, wagę tutaj korzystamy z życzliwości sąsiada, ważymy u sąsiada najbliższego. Dobrego sąsiada, jeśli mnie ogląda, to go serdecznie pozdrawiam. No i co? I wagę tutaj mówię, zawsze jest sąsiada zważone, jak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, kierowcy też mają tutaj jakiś pogląd tego, jak to wychodzi po nacisku osi, jakiś tam na zegarach patrzą,
się mniej więcej zgadza. No to też jest w miarę miarodajne, jak już tam kierowca dobry, wprawiony, to wie i tutaj jest równo. No i w miarę to przychodzi. Będziecie pewnie pytali, dlaczego tak piszczy. Mam tutaj przełączone patentem szyby, przeciążenie takie, że jak mi się tylna oś podnosi, że rozłącza mi tutaj możliwość pracy joystickiem, hydrauliką, żeby mi po prostu nie rozłączało, jak się wbijam w kupę z pełną łyżką, no wiadomo, mała ładowarka, duża łyżka, to lekko się ten tył podniesie i po prostu nie rozłączy mi tej hydrauliki i mogę tutaj sobie w spokoju ładować. No i co? I przy takim ładowaniu, no to ładowarka pali, myślę, w granicach 5 litrów na godzinę. To bardzo, bardzo oszczędnie to wychodzi. Też może już tutaj powiem, późna pora, ale kierowca zadzwonił, czy dzisiaj, czy jutro z rana. Z rana to musiałbym ładować go przed zajęciami, czyli w granicach godziny 6, żebym na 8 na zajęcia zdążył. No i stwierdziłem, że wolę tutaj dzisiaj o 20 załadować i rano sobie dłużej pospać. No i dla mnie dobrze i pewnie dla kierowcy, więc nie ma co narzekać. Wiadomo, jak się uda z ceną, niekiedy jak się uda nam sprzedać towar, to decyduje nam tutaj o zysku, jaki uzyskamy z hektara, wiadomo, po przemnożeniu przez plon, odjęciu nakładów. No zawsze się staramy, no żeby, mówię, w miarę, jeśli można, no to przytrzymać to trochę. Zawsze ta cena potem wzrasta, no w przypadku rzepaku na chwilę obecną jest słabo, 1550 zł, już było 1640. Ale no cały czas tam, no ja generalnie wierzę w to, że ta cena się jeszcze odbije, no jeść nie woła, rzepak leży. Pszenicę to trzeba sprzedać, ale to wiadomo, każdy ma tam jakieś swoje potrzeby. No i nie wiem, teraz dodam tego vloga prawdopodobnie jutro zaraz. I na przyszły tydzień mamy wożenie obornika od gęsi. Nie chciałbym vloga takiego jak poprzednie, tam nie mogę nagrywać, bo po prostu pani właścicielka nie wyraziła zgody, ale może nagram coś z kabiny, ja będę ładował medlakiem. Napiszcie, czy chcecie jakiegoś takiego vloga, no gdzie nie będę może opowiadał o zakładzie i tak dalej, tylko po prostu pokażę, jak ta praca idzie, jeszcze w zależności od tego, czy na kurniku będą pracownicy, bo jak tam jest kilku, to po prostu no głupio mi jest mówić do kamery. Pomyślam, że jestem jakiś nienormalny. Nie wiem, jak tutaj będzie mnie widać. Głowę często podnoszę do góry, jak będzie widać w kamerze. To już tam tyle, no chodzi tutaj bardziej o dźwięki, o jakieś urozmaicenie na kanale. Mówię, no tutaj co do pszenicy. No i też tutaj właśnie mamy możliwość takiego szybkiego załadunku. No już idzie, mówię, momentalnie. Teraz tutaj ładuję, wsypałem gdzieś 12 ton takiej pszenicy. Generalnie trochę mokrzejszej, bo mówiłem, że zdarzała się taka i po 16% jak muciliśmy. Tam kilka ton, no pewnie kilkadziesiąt ton. Około 80 ton było takiej mokrzejszej i tam właśnie najpierw wziąłem tą mokrzejszą, wrzuciłem na dół i teraz wrzucam tutaj pszenicę suchszą. Ta na pewno ma poniżej 14%, więc no poprzednie auta, no właściwie wszystkie prócz tego jednego na port, które pojechało, to wyszły dobrze. Co do sprzedaży na port, no to już właściwie drugi raz się zraziliśmy, raz z portu wróciło nawet auto, musieliśmy ponieść koszty transportu w granicach 2500 zł. No i z portami jest tak, że jak się komu uda, zależy jak to próbę pobierze. Wielokrotnie się słyszy, że na port jedzie paszówka od gospodarza, a po prostu przechodzi jako konsumpcyjna. No i co? Przechodzi jako konsumpcyjna, ktoś z kolei musi sprzedać towar w dobrych parametrach, który pójdzie jako paszówka. Wiadomo, stan dobrej pszenicy musi się zgadzać. No i może akurat w tym wypadku wypadło na nas, ale no nie ma co tutaj dramatyzować. Zobaczymy, jak to będzie. O, tak to wygląda. Trochę kurzawe się zrobiło. No takie jeszcze jedno auto teraz pojedzie tutaj do tej firmy na ten kontrakt. I na ten rok na pewno będzie to koniec sprzedaży. Co
jeszcze tutaj wam powiedzieć? No planuję tutaj małą niespodziankę w postaci vlogów serii garażowej, jeśli uda mi się tutaj jakby no powiem wam, jak będę już pewien, że będę coś tam robił w tym garażu, to na pewno będzie seria vlogów. No i w sumie co, nie będę was tutaj przyciągał nie wiadomo jak długo. Tutaj pewnie pytania się pojawią, co to za łódka. To łódka wujka przywozi ją tutaj na okres garażowania na zimę. Stoi w naszej hali. Nie jeden sobie myśli, o bogaty bamber, łódkę ma. To taką konkretną, bo to jest właściwie łódź, nie łódka. No ale niestety to nie jest nasza łódka, tylko tutaj u nas sobie garażuje się ta łódeczka. Fajna, bo na wypasie to już tam wysokiej klasy łódka, silnik 300 koni. Ja naprawdę napływałem tutaj z dwójkiem na Zalewie Koronowskim, to daje to radę. No nie mam co tutaj więcej właściwie mówić. Ani o sprzedaży. No większą watrę musiałem wystawić, bo mi przeszkadzała. Medion też się zakurzy, był umyty, ale wiadomo, no, na zewnątrz i tak mrzawka leci, więc jest kiepsko, jeśli chodzi o pogodę.